Nie, nie wstawaj tego. Proszę. Nie, ja też sobie kłem. Daj. Po pierwsze, no trzeba. Przestań. Dzień dobry, witamy w najnowszych wiadomościach. 10 stycznia 2022 rok. Dużo rzeczy się wydarzyło. Lol. Zaczniemy od pierwszej z nich. Nastąpiło ogromne ochłodzenie i piździ. Ja bym powiedział, że jest lekko zimno. Pizgawica. Spoko słowo. Co, nie lubisz zimna? Bardzo. W Egipcie, jak było 30 parę stopni, było idealnie. No dla mnie tam było ciut za gorąco. To odwieczna była walka, tak? Zima versus lato. Wraz z postępem wieku coraz więcej punktów daje latu. Słuchaj, Doro, co zmieniłaś w swoim życiu ostatnio? Że coś robiłaś i zaczęłaś to robić inaczej, powiedzmy. Zaczęłam ćwiczyć o 6 rano. Ile już tak ćwiczysz? 3 tydzień. Jak ćwiczyłam po południu, to się długi czas nie mogłam zebrać, jak wracałam z pracy. Jak ćwiczę rano, to muszę się zebrać, bo jak się nie zbiorę, to nie zdążę do pracy. W takim razie, jak robisz to, że wstajesz, a nie idziesz spać? I nie mówisz sobie, a trudno, poćwiczę później. Bo chcę mieć wolne popołudnie na granie w Lola. A, ja dzisiaj byłem rano na basenie, no i ja miałem przymus, że się umówiłem z kolegą. Powiedziałem, że idę, no to już tak się trochę zmusiłem do tego. No pytanie, czy to zawsze jest na zasadzie, że trzeba się zmuszać? Czy w końcu jest ten moment, kiedy to przychodzi tak, że się nawet nad tym nie zastanawiamy, tylko wstajemy, siup, idziemy? Mówisz, że już 3 tygodnie tak robisz, to nie masz tak przypadkiem już? Nie, bo w sensie w tym tygodniu jeszcze jest okej, bo poszłam spać wczoraj przed północą, ale wstawanie o tej 6 rano to było takie jeszcze 5 minut, jeszcze drzemka, jeszcze drzemka. Dążę tutaj do naszej rozmowy, w której rozważaliśmy, czy jeżeli wdrażamy takie nowe rzeczy do swojego życia, na przykład powiedzmy takie treningi, z autopsji znam dwa sposoby na to. Jeden w stylu, okej, będę to robił przez miesiąc, choćby skały srały, no i potem mija ten miesiąc i się przestaje, bo się już nie ma tej motywacji. A drugie podejście to jest takie, że się zaczyna bardzo powoli, małym tempem, chociażby tylko powiedzmy wstawać o 6, myśleć o tym treningu i dobra, idziesz spać i potem dalej i tak dalej i coraz zwiększasz, aż w końcu zaczynasz trenować i jest to dla ciebie naturalne. Zaczynasz coś robić, myśląc, że okej, decyduje się to robić do końca życia. I przez takie nastawienie porażki o wiele mniejszy mają wpływ. Bo jak się ma, załóżmy, właśnie taki challenge, okej, 2 miesiące czegoś nie robię, w połowie się złamiesz i przez przypadek coś zrobisz, to jest straszny spadek motywacji. A jak coś wiesz, że robisz do końca życia i na przykład ja przez przypadek zjadłem mięso, bo no dosłownie zapomniałem, to totalnie się tym nie przejąłem. A ja myślę, że warto też wspomnieć. Motywacja nie jest coś takiego, że będziesz zawsze to miał, ale jak robisz coś już długofalowo na całe życie, nie masz jakiegoś określonego czasu, to tutaj pojawia się ta dyscyplina, która zastępuje motywację. Nie masz motywacji, dyscyplina, ale masz dyscyplinę. Dyscyplina zastępuje motywację długoterminowo. No, to są potężne słowa. Fajnie to brzmi. No właśnie, jestem ciekaw, jak te wszystkie moje postanowienia, nawet mówię o takich, które niespecjalnie trakuję, nie? Chociażby kupowanie marchewek, jako jakaś tam przekąska przed kompa. Ciekawe, jak to u mnie będzie wyglądało za rok. Czuję się taki koki, nie? Że o, dobra, tu dałem radę, to dałem radę, do końca życia, bla, 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 pierdolę, pierdolę, a będzie ten czas, kiedy nie będę miał sił, złamię się i jestem ciekaw, czy mi się to nie zawali wszystko. W sensie, że jak raz zamiast marchewki zjesz batona? Nie, no nie, 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 nie. Ja to widzę tak. Ja teraz wam opowiem bajkę. W głowie w tej chwili masz, ja mam poukładane jakieś klocki takiego dziennego życia, nie? Jak wygląda mój typowy dzień w głowie. Mhm. I za każdym razem, jak się ich trzymam, tak jakby się umacniają, nie? Wchodzi ta dyscyplina, że z dnia na dzień, jeżeli trzymam się nawyków, to potem no, jakby u mnie ten dzień wygląda właśnie w taki sposób. Ja widzę jeden problem, którym gdzieś tam czytałem, tylko mogę średnio pamiętać, więc jak pierdolę, to mi napiszcie. Wyobraźmy sobie, że się przeprowadzamy i mamy inne mieszkanie, inny sklep, inne tam są towary, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Takie duże rzeczy sprawiają, że inaczej będę się budził, inne będę miał te triggery w głowie, że na przykład jak ja wstaję i widzę nasz kran, to już mam takie okej, napij się 2 szklanek wody. Jak się przeprowadzimy, to mi to zniknie i będę miał ciężej, a jak wiesz, nie napiję się 2 szklanek wody, leci taka lawina wtedy i te klocki się tak walą trochę. A to nie możesz zamiast do miejsca przypisywać swoje przyzwyczajenia, nie wiem, budzisz się rano, czujesz, że masz kapcia w mordzie, o, napiję się wody, a nie, widzisz kran, napije się wody. No ale co jak się obudzę raz bez kapcia? No to wtedy też się wali, nie? Okej, no ale jak zawsze... przez drugi... No, zawsze do czegoś musisz przypisać. Jak przez długi czas codziennie rano pijesz wodę, ja jestem spragniona i pierwsze co zrobię, jak na przykład dojadę do pracy, to od razu piję szklankę wody, bo czuję, że jej nie wypiłam. Okej. Okay. Twój organizm się przyzwyczaił chyba do tego. No dobra, no to co z nawykami, których nie dostajemy informacji i przypomnienia i budzika od ciała? Na przykład? Na przykład. No, taka mądra, no nie wiem. Czytanie książki. Skończę książkę, bo teraz mam książkę do obiadu, nie? Prawie zawsze mam do jedzenia książkę. Zacznę pracę w biurze, gdzie będę jadł gdzie indziej i już mi się to może wysypać.
zdecydować. Będę się musiał uczyć tego nawyku od nowa. I ja nie mówię, że tak się, że się nie da, nie, utrzymać tych nawyków, tylko zwracam uwagę, że jeżeli ułatwiamy sobie te nawyki pewnym takim właśnie schematem dnia, to gdy się zmieni ten schemat, to te nawyki mogą się łatwo posypać. Kropka. Się no nie ja zgadzasz, nie wiem, tak? No nie przekonujesz mnie do tego. Co? To już myślałem, że mówię coś mądrego i że powiesz tak, no... No fajnie. Bo, w sensie, może ty tak działasz, nie? Każdy też człowiek działa inaczej. Tak, nie? Widzę TikToka, nie? Typa, który wstaje rano, idzie rano na siłownię, potem coś się uczy, potem praca, potem coś, jak bla 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 i zrobił taki swój schemat dnia. I to tak fajnie wygląda z boku, ale bym taki chciał być, nie? No i sobie myślisz, dobra, to co on tam robi? Je coś tam na śniadanie. I tak automatycznie się myśli, to ja też zacznę to jeść na śniadanie. Ale to nie tak działa. Trzeba zwrócić na to uwagę, że w takich schematach i nawykach, to zawsze trzeba znaleźć coś swojego. Mi się podobał całokształt tego, że typ ma cały dzień poukładany. Odruchowo pomyślałem, że jak będę kopiował pojedyncze rzeczy, to się też skopiuje całość, ale on załóżmy lubi siłownię, nie? I on wstaje rano z pełen chęci na tą siłownię, a ja na przykład mogę wolić basen. Chodzi mi tutaj o nie kopiowanie kropka w kropkę tych rzeczy. Zmienienie tego przepisu pod siebie. No tak. Jak sobie to uświadamiam te rzeczy w głowie, to sobie tak myślę, ja pierdolę. Ale jestem mądry, ale ja rozkminiłem. A jak to mówię na głos, to sobie myślę, ale jestem głupi, co ja dupcę, no przecież każdy o tym wie. Cały czas rozkminiam, bo Czarny mi powiedział, że on uważa, że jakakolwiek dwójka ludzi, jeśli będzie chciała, to będzie dopasowaną parą, stworzą udany związek. Ja też trochę mam takie przekonanie w głowie, ale to jest takie, tych dwójka ludzi będzie chciała, nie? Mhm. To jest trochę ta właśnie abstrakcja, czyli to jest ten taki aspekt niemożliwy dla mnie. To tak jakby powiedzieć, że każdy na świecie mógłby być, wiesz, rekordzistą świata w dowolnej umiejętności, gdyby bardzo chciał. Powiedzmy top 1 tenisistą stołowym. O to chodzi, że nie każdy wystarczająco chce. Nie no, ale właśnie dwie osoby wystarczająco chcą tak samo. Czyli co, sugerujesz, nie, że któryś z nas chce bardziej? Ej? Ale ty w ogóle o czym innym mówisz w tej chwili? Ja o miodzie, ty o spodzie. Jesteśmy jak Arkwell i Rybson. Jemu chodziło o to, że dowolne dwie osoby ze świata, jakbyś wylosowała, no, to byś je mogła dobrać w idealną parę, gdyby bardzo chciały. Ten czynnik, że będą wystarczająco chciały, jest już taki, wiesz, niemożliwy do spełnienia. No dobra, no ale zajmijmy się, jakby faktycznie się dało, że hardują 100%, żeby ten związek był idealny. No i co to musi... Uważam, że się da. Co tu musi wystąpić? Być skłonne pójść na kompromisy, a nie, że rób tak, jak ja chcę, kropka. Tak. No. Ale powiedziałam. Co w przypadku różnych karier i tego, że jedna osoba cały czas gdzieś jeździ, a nie wydaje mi się kompromisem, żeby ona załóżmy porzucała swoje marzenia. A to, to z drugiej strony będzie związek taki, że się załóżmy widują 3 razy do roku. Okej, no ale może w tym przypadku kompromis będzie taki, że jedna osoba może pracować zdalnie, może podróżować z nim. Albo ta osoba wcale nie jest przywiązana tak bardzo do swojej pracy i chciałaby właśnie podróżować i to jest super, bo może sobie podróżować z kimś swoją drugą kołówką. Oj, no takie ten luki, furtki zawsze znajdziemy. No dobra. Znaczy nie, no bo podoba mi się to założenie. Ono jest takie pozytywne, takie optymistyczne, że nawet nie chodzi o związek, tylko też o przyjaźń. Uważam, że każdy gdzieś tam postępuje na swój sposób logicznie. Jeżeli damy radę przełożyć nasze wnioskowanie innej osobie i ona nie będzie z całej siły zamknięta na to, żeby siedzieć przy swoim punkcie widzenia, no to nas zrozumie, no i jakby wtedy zaakceptuje, czemu tak robimy. Dla mnie to jest równoważne z tym, że każdy ma w głowie jakieś tam równanie i po prostu mu to równanie wychodzi i daje jakiś wynik, że robi to. Jak komuś wytłumaczysz, jakie masz równanie w głowie, no to on się nie może sprzeczać, że nie, wychodzi ci co innego. Tylko, no, masz takie i wychodzi ci takie, więc jakby trzeba zaakceptować. I oczywiście możesz jej tłumaczyć, że robi źle i tak dalej, ale jakby nie ma tej złości tam, że ta osoba tak postąpiła. Nie wiem, czy już nie wybiegam za daleko w jakieś moje myśli osobiste. Zapomniałam. Top 3 cechy idealnego związku. 3 słowa, które są najważniejsze, żeby się nie rozpadł. Podaj komunikacja, te 2. Wsparcie. Komunikacja jasne, ale wsparcie... Wow, nie zawsze się zgodzę, bo istnieją osoby, które są takie trochę samodzielne. Nawet jak jesteś samodzielny, to ta druga osoba wspiera cię w tym, co robisz. Niekoniecznie, wiesz, musi ci pomagać. No to może akceptacja. Tak. No bo to, a, czy wszystkie związki powinny się nie rozpadać? Jesteś z jakąś osobą, nie? No i nawet jeżeli komunikację macie idealną, no to nadal się czymś różnicie, nie? I te różnice powodują, powiedzmy, jakieś minusy w waszym związku. No okej, no ale przez komunikację widzicie obydwoje, że może są różnice, których nie potraficie pogodzić, nie potraficie pójść na kompromis. Przez tą dobrą komunikację jesteście w stanie rozejść się jak ludzie. Okej, czyli nie zawsze się powinno dążyć do utrzymania związku. Tylko tu chyba prawdziwym dylematem ludzi jest to, że zawsze sobie zadają pytanie, czy ta osoba już jest dla mnie wystarczająca, czy mimo wszystko mamy dużo minusów i jak trochę poszukam, to znajdę osobę bardziej dobraną do mnie i będzie nam łatwiej. Przede wszystkim powinno się porozmawiać z tą drugą osobą. Coś ci tu zgrzyta i no wiesz... No nie, no tak, no wiadomo, że nie spierdalać bez słowa, no. Czy zazdrość jest dobra w związku?
związku. Jakakolwiek, czy zawsze jest zła, czy czasami jest dobra? Często słyszę, że taka zdrowa zazdrość jest dobra w związku, ale czym jest zdrowa zazdrość? Przerdupcane, jak zazdrość się naturalnie znajduje w związku. Nie wiem, czy można powiedzieć, że się wywodzi z czegoś. Po prostu w momencie, jak zaczyna ci zależeć na drugiej osobie, to jeżeli sobie czegoś nie poukładasz w głowie, no to ta zazdrość się tak po prostu pojawia naturalnie. Ale z drugiej strony jesteś zazdrosny o kogoś w pobliżu swojej drugiej połówki. I jeśli ta twoja druga połówka daje ci takie zapewnienie, albo jakoś komunikuje, albo pokazuje jakkolwiek, że w sensie, że nie musisz się o nic martwić, troszkę dalej będziesz zazdrosny, ale to będzie w sensie... No nie wiem, czekaj, czy... Czekaj, skończyłam. Wybiłeś mnie, do widzenia, dobranoc. To wtedy... To wtedy nie umiem. Czy zmierzasz do tego, że ta druga osoba, o którą jesteśmy zazdrośni, ma wpływ na to, że jesteśmy zazdrośni? Znaczy, no, na pewno ma, ale... Jak czujesz się bezpiecznie w swoim związku i będzie ta zazdrość w formie, nie wiem, trochę takiego żartowania może, to bym nazwała właśnie taką zdrową zazdrość, że nie ma kłótni. Co ty robisz? Tylko ty wiesz, o co mi chodzi. No niby wiem, ale nie wiem, czy damy radę wytłumaczyć, co mamy w głowie. Też tak chcę zaznaczyć, tak samo jak nie lubię sugerowania, że związek to jest dziewczyna z facetem, tak samo nie lubię sugerowania, że... No bo tak mam wrażenie, że taką rozmową mogliśmy troszkę zasugerować, że się szuka tej drugiej połówki w życiu, nie? Że to jest gdzieś tam trochę cel. No i chcę tylko podkreślić, że nie uważam, że tak jest. To nie jest przymus i to... Na pewno są osoby, którym lepiej by było samemu i... Na pewno są osoby, którym by było lepiej w grupie, że tak powiem. To dobrze, to z racji, że nam już kupry marzną, to żegnamy się z wami. Jakieś zakończenie, jakaś myśl podsumowująca. Że nie sugerujcie się tym, co my tu pierdolimy. To są nasze poglądy. Nawet nie wiem, czy my tu jakiekolwiek poglądy, no coś tam wystawiliśmy, dobra. Nie, no nie wiem, chyba, że masz coś. Nie. No, taka cwana, no dobra. Dajcie znać w sumie o przemyśleniach połówkowych, niepołówkowych, bo no moglibyśmy trochę pogadać o tym. W sumie już trochę jesteśmy ze sobą i dużo przeszliśmy. Fiu, fiu. Cześć. Wyłącz i zapisz.